Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Dzień dobry, czas na kolejny radioaktywny blog. Dzisiaj mam zaszczyt gościć jednego z najważniejszych artystów w historii polskiej muzyki rockowej. Przed Wami Lech Janerka. Nie będziemy rozmawiać o przeszłości. Nie będziemy rozmawiać też o muzyce. Powiedz mi, czy cieszysz się z tego, że nie będziesz musiał o przyszłości rozmawiać i o muzyce? Tak się zastanawiam, o, o, o czym bym mógł rozmawiać w ogóle, bo, bo rzeczywiście moje życie koncentrowało się na muzyce przez ostatnie 40 lat, jak wyliczyłem. No ale, co ogarniam sprawy, możemy rozmawiać. No, Zawistuj jakiś temat i zobaczymy, co się wydarzy. E, przede wszystkim siedzimy w zupełnie innej przestrzeni. I pamiętam, że jak byłem u ciebie. Na ulicy Legnickiej. I akurat byłem w czasie, kiedy ten dom został kupiony i miałem wrażenie, że trochę się boisz przeprowadzki. Nie podobało mi się, to mówię o przeprowadzce. Ja, ja jestem coś mam ze szczura, i, ale nie wędrownego, tylko takiego osiadłego, więc stwierdziłem, że, że na Legnickiej, skoro mieszkam już 30 lat, to też te ostatnie 10 też pomieszkań będzie dobrze, ale po przeprowadzce. Pomysłodawczynią była Bożena, by kupić dom. No właśnie, jak to, jak, jak to było w ogóle? Bo pamiętam, że tam na Legnickiej, no to tam był, każdy centymetr był zabudowany. <noise> Miałeś studio. Wszystko wiedziałeś, co gdzie jest, tak? Tak, tak, tak. Miałem bardzo blisko do lodówki. Bardzo blisko do wszystkich książek, do, do, do pracy, czyli do studia, to miałem chyba ze cztery kroki. No i wydawało się, że to jest optymalne wszystko. No i kiedyś pojechałem na sesję zdjęciową do Warszawy i Bożena zadzwoniła, że kupiła dom i że trzeba zapłacić. No i wróciłem z Warszawy, przyjechałem, obejrzałem, zapłaciłem, no i przeprowadziliśmy się. Pierwsze pół roku było dziwne, bo jakoś nie mogłem się przyzwyczaić, bo miejsce jest ciche, a to poprzednie było bardzo osadzone w hałasie, bo pod oknem miałem cztery pasma w jedną, cztery pasma w drugą, hałas przez cały tydzień i cały, całymi nocami, także zacząłem tracić słuch tam, nawet nie zdając tego sprawy. Po roku mieszkania. Tutaj w tym nowym domu część słuchu odzyskałem, a tą następną, no chyba powoli też odzyskuję. Mam nadzieję, że, że jeszcze za dwa lata i będę słyszał tak, jak normalnie ludzie słyszą. No właśnie, bo tam słychać było te samochody z tej Legnickiej, a tutaj jak przyjechałem, no to słychać było koguta. No tak, sąsiad, chyba dwa domy obok, hoduje takie ozdobne jakieś kury. Ma i nie zjada tych kur, tylko po prostu zachwyca się ich upierzeniem. Jak sąsiedzi, jak was przyjęli? W wie mieszka pani Wiesia, która się osiedliła tutaj w 1945 roku. Była repatriantką ze wschodu. Mówi, że jechała tutaj 6 tygodni. Jakimś takim bydlęcym wagonie w ogóle zawszonym i, i bez jedzenia i bez niczego miała. Nie wiem, pięć lat, czy dziewięć lat, już nie pamiętam, ale fajnie jest wiekowa. Przytomność umysłu ma tak z dwa razy większą niż ja. No więc z panią Wiesią się zakoregowaliśmy. Zapytałem jej, czy ma w jakąś broń jeszcze z II wojny światowej. I ona mówi: tak, tak. Jak państwo będą gdzieś jechać, to ja tu stawiam w ognie machine gun i będę bronić posiadłości. Obok mieszka pan Janusz, który mi zrobił wiatę. Sympatyczni ludzie. Sympatyczni. Obok z kolei mieszk mieszkają ludzie, którzy mają e, trójkę synów. Każdy z tych synów ma chyba ponad 2 metry. Mieliśmy problemy, bo już lata nie te z przenoszeniem tam czegoś. Pomogli, byli bardzo mili. Także, także jest okej. Okay, no. Nie żal ci tej Legnickiej? Tego, co tam miałeś, co tam zostawiłeś? Na początku mi było żal, bo próby mamy w, w vis a -vis tego starego mieszkania. I czasami tak e, złapałem się na tym, że patrzę w okno, co tam się dzieje. Ale ostatnio mieliśmy próbę, już nie popatrzyłem. Także zapomniałem o Legnickiej. Znaczy no, pamiętam, trudno, trudno zapomnieć miejsce, w którym się mieszkało 30 lat. Ale ten dom ma o wiele większy potencjał niż tamten. Chociaż tam trzy płyty nagrałem. Praktycznie oprócz perkusji i jeśli gitar, to reszta była nagrywana w domu. A tutaj co on męczę się z tą, nad którą siedzę. No ale zacząłeś się męczyć na Legnickiej, więc to chyba nie możesz tutaj zwalić teraz na ten nowy dom. No tak, tam zacząłem, ale, tu, ale tutaj gro prac, to jednak tutaj. No ale chyba jest prawie gotowa. Ile masz tam piosenek? Trudno powiedzieć. Jeszcze nie, no, wiem. Jeszcze bo... nie wiem. Pracuję na no z siedem już jest, tak, że zacząłem liczyć. Te siedem piosenek robi 35 minut. Czyli taki i wczesny album jakiś tam. Mógłbym machnąć ręką, ale, ale chciałbym jeszcze ze dwie dobrać. To, i tak, to dobrze, bo poprzednim razem pamiętam, że było pięć. No tak, wolno to idzie, ale, ale jakoś tam idzie. Przyzwyczaiłeś się już do, tych, do tego większego metrażu, do tego ogródka, do tej ciszy? No wiesz, no, jeżeli wektorek jest ku górze i, i wszystko jest lepsze, do tego człowiek się szybko przyzwyczaja, gorzej zjeżdżać w dół. Ja już raz tak zjechałem w dół, bo urodziłem się w mieszkaniu, które miało 100 metrów, 4,5 metra sufit. No i potem przeniosłem się do 50 metrowego, sufit standard 2, chyba 30, albo coś, może 2,50. Nie wiem, no, czułem się jak w klatce, ale przyzwyczaiłem się. Z drugiej strony, wiek też nie potrafi, nie, nie pozwala się za bardzo cieszyć. Człowiek nie zauważa pewnych, pewnych rzeczy już. Dlaczego? Powiedz, mi, bo jeszcze nie wiemy. Tępieję na starość. Nie wiem, jak, jak, jak inni w moim wieku, ale ja tępieję. <grym> ale jak to, jak to zauważasz? No nie reaguję na wiele rzeczy. No, mam problemy z koncentracją. Zawsze miałem, ale w tej chwili to już jest tragikomiczne czasami. Wspomniałeś o Beatlesach, że oni mają takie krótkie albumy na początku. Oglądałeś Get Back? Tak, widziałem. Zdołowała mnie pierwsza część, bo to jest tryptyk. Nie podobało mi się, jak McCartney traktował Giorgio Martina. Być może szczątkowe obrazki nie, nie pokazywały tej ich relacji należycie, no ale byłem zdziwiony, jakoś tak nie, nie podobało mi się. No, z drugiej strony niesamowite oglądać, jak Bankartny pisze tytułowy utwór w 10 sekund i po trzech minutach już właściwie go grają. W bardzo takiej solidnej wersji. Podobnie z Don't Let Me Down. Tak czułem, że to tak wygląda. W sumie te w sumie próby wyglądają. Nie wiem, chyba wszystkie zespoły coś takiego przechodzą. Oczywiście efekty są inne, ale tak się to robi. Dokładnie tak to wygląda. I tak to wyglądało na przykład, kiedy pracowałem z Klausem i Twochem, że właściwie drzemowało się, ktoś tam miał pomysł, go się obgrywało, i czasami bardzo szybko dziwne tropy zamieniały się w piosenkę. Tak na przykład było z Jezu, jak się cieszę. Robiliśmy to 10 minut, także ucieszyło mnie to, że getback też powstało tam w 10 minut. Zodawkowałem w ogóle po trochu, po jednym dniu, i to jest niesamowite, że ten film pokazuje korelację między nimi tam ten Lenon, który zaczyna te swoje sarkastyczne uwagi, śmieje się. Dla mnie to było takie niesamowite, bo pokazało muzyków, którzy są dzisiaj muzykami legendarnymi. Z zupełnie innej strony, takiej bardziej ludzkiej. No ale ja no, dosyć dużo wiedziałem, także jakoś nie, mnie nie, nie zadziwił. Wiedziałem, że to fish jest I produktywny bardzo. Makarty trochę nadęty, ale zdaje się, że tylko jemu zależało na tym, żeby ta płyta jakoś tam. Płytaj koncert, żeby to dobrnęło do szczęśliwego końca. Pasywny Ringo, aczkolwiek nie blokujący jakichś tam inicjatyw. Najwyraźniej targany jakimiś tam przeciwnymi pomysłami Harrison. Smutne to straszne było, kiedy on opowiada Lennonowi, że chciałby usłyszeć kilka piosenek swoich pod rząd na jednej płycie, że jakoś nie, nie jest w stanie tego zrobić. Muzyczne interakcje świetne. Świetne. Chociaż na przykład zaczynają robić Don't Let Me Down i brną, bo tam zaczynają aranżować jakieś ornamenty takie przedziwne w podkładzie. Na szczęście z tego zrezygnowali. To też jest duża umiejętność, żeby coś, co jakoś tam brzmi, w ogóle nagle przerobić, bo jest świetne. Stwierdzić przede wszystkim, że to jest słabiutkie. Czasami się tak, tak to dzieje i, i wiem, jak ciężko jest zrezygnować z czegoś, co, co, co rzeczywiście już jakoś tam funkcjonuje i, i nagle szukać nowych rozwiązań. I mi się udało. Bo ty jesteś Bitelmaniak, ty uwielbiasz Beatlesów. Czy w ogóle ten film Get Back coś nowego wprowadził do twojej wiedzy na temat Beatlesów? Troszkę wcześniej, zanim obejrzałem film, słyszałem słu, słuchałem nagrań. Nie, nie pamiętam tytułu płyty, ale to, to było w Let It Be, ale w takiej wersji surowej. Pamiętam z dawnych lat jakąś wypowiedź McCartneya, kiedy go zapytano o Wild and Wind Road, powiedział, że podsłuchał do połowy i w nienawidzi. Tej realizacji. Ja też nie jestem wielkim fanem y, tego numeru, ale zastanawiałem się, co go, co go męczy, co go tak jakoś tam dołowało. W momencie, kiedy usłyszałem tą surową wersję, już wiedziałem, że po prostu ta, która weszła na, na płytę Let It Be, która praktycznie jest no, taką bliźniaczą siostrą Get Back, czy odwrotnie może. Też uważałem, że to jest przeprodukowane, przesłodzone i tak dalej, i tak dalej. I że ten duch tego nagrania w tej wersji takiej pierwotnej, Fortepian, bardzo taka oszczędna sekcja i solidny wokal, to jakoś bardziej mi pasowało do, do tej płyty i w, rzeczywiście coś tam w tym było. Jakoś lepiej mi się tego słuchało. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnońskiego. Nie wiedziałem, że aż takie problemy mieli. No. Myślałem, że raczej to co oni próbują tam jakby pokazać, że, że się świetnie bawią i tak dalej i tak dalej. Oczywiście tam pewnie z 40% to jest kino, ale raczej to robienie piosenek pachniało rozrubą. No i tak sobie właśnie wyobrażałem Beatlesów. Kiedy reszta zespołu no jakoś tak spuszczała z tonu, a McCartney naciskał, no to no, się robiło smutno. Jak obejrzałem ten koncert na dachu, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół koncertowy i że bardzo duży żal jest o to, że już nigdy nie zagraliśmy, to był ostatni występ na żywo. Koncert zaczyna Get back. no i grają to Get Back i mi nie idzie. Oczywiście wersje tego koncertu fruwały tam gdzieś po YouTube, ale to były już takie spreparowane wersje, a tutaj pokazali, jak jak prawie się miały, czyli praktycznie, pewnie też nie do końca, no ale grają pierwszą wersję Get Back i ona jest słaba, to się nie klei. No i tak sobie pomyślałem, no skucha. Ale no za chwilę no. było jeszcze dwie wersje w sumie tak. Get Back. Ale potem grają dru, drugi raz i, i po prostu tak jak trzeba. Don't Let Me Down! Zdaje się, że ta wersja z koncertu weszła na płytę. Zresztą byłem zdziwiony, bo praktycznie oni bardzo dbali o stronę techniczną tych nagrań, a w tej wersji sprzed lat było słychać, że tam jak Lenon wydarł mordę, to, to przestarował mikrofon i, i ten przester jest. Ale dlatego, że zostawili to, bo uznali, że to, że to tak powinno być, że to działa, że ta, ta energia jakoś tam e, skumulowana w tym przestrzeży, że jakoś klei się z całym, z, z całym utworem, także świetne jest. Zresztą oni tam w, 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 wydaje się, że opisują, które numery, które oni zagrali na żywo, w, w, jakby weszły na płytę. Tak, tam chyba trzy numery w ogóle weszły na płytę. Też byłem zdziwiony, że te wersje właśnie z tego koncertu na dachu pojawiły się później na płycie. No pewnie lepszych nie mieli. A te były wystarczająco dobre. Ja byłem zafascynowany tą płytą. To, ta właśnie ucieczka do takiego surowego grania i nieprodukowania nie, nie rzeczy. Nieprodukowania to było wyprodukowane, ale, ale bardzo oszczędnie. No więc to mi się bardzo podobało i pamiętam o tych wcześniejszych płytach, które były. No, 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 no na przykład było, to już było przegięcie, jeżeli chodzi o produkcję. Aczkolwiek tam parę utworów też jest fajnie maźniętych. Come together. Lenone jakiś taki numer, już nie pamiętam tytułu. Ale Birod było nagrane po tym letnim, pamiętasz? Tak, tak, oczywiście, że wiem. Pamiętam, jaka była chronologia. Oni nagrali Get i, i poszło do kasy pancernej. Także to, to leżało i tam były wykłócanki. Glenn Jones to nagrywał i miksował, a potem dali to Philowi Spectorowi i on tam podokładał smyczki, podokładał coś tam, coś tam. To się nie, nie podobało. Nie byli zadowoleni i postanowili, że to zostanie w Kasie, a potem się rozpadli, no i z rozpędu po nagraniu Abbey Road. Wydali i, i bardzo dobrze. To było świetne. Był świetny oddech. W czasach, kiedy to w czasie realnym się ukazywało, ja nie, nie słuchałem muzyki. Słuchałem z, z, z taką lekką zwłoką, czyli kilku lat. Też miałem problemy z chronologią wydawania tych utworów, wszystkich i płyt, no ale potem jakoś to uporządkowałem i w tym momencie stwierdziłem, że, że, że to była fajna droga, żeby szukać czegoś, co się da grać na koncercie i eksponować te proste rzeczy. Zresztą w ich wydaniu rzeczy proste wcale nie były takie proste. Oglądałeś też wywiad Rika Rubina z polem McCartneyem. W tym wywiadzie on bardzo dużo sięgają do basowych zagrywek McCartneya i chciałem się ciebie spytać, czy ty grając na basie słuchałeś McCartneya, czy on jakoś ciebie poprowadził, czy on kompletnie nie miał wpływu na twoje granie? Dzięki McCartneyowi zacząłem grać na basie. Pamiętam, że kiedy zaczynałem grać na basie, w ogóle no, opowiem, bo to, bo to zabawne, grałem na gitarze. W momencie, kiedy rozpoczynałem z Klausem Mitwochem, no i daliśmy jakieś takie wyborczą pantoflową ogłoszenie, że szukamy śpiewającego basisty. Cóż to za zespół bez gitary basowej. No i przychodzili tam. Różni ludzie, jedni fajnie śpiewali, inni fajnie grali na basie, ale nikt nie grał dobrze na basie i, i, i jednocześnie nie, do, do, równie dobrze śpiewał. No i, i draka, dramat w ogóle, nosy na kwintę i tak nie, nie bardzo wiedzieliśmy co zrobić I, i kiedyś tak jakoś, nie wiem, że miałem w domu bas, defila i zagrałem sobie Obladi Oblada i zaśpiewałem do tego. Myślę, kurczę, potrafię. Niesamowite. No i przyszedł na próbę. Ja mam basistę. Kto to? Ja. No i zagraliśmy kilka numerów. Oczywiście porobiłem szybko basy tam do, do dwóch, trzech utworów. Tylko nie to chyba. Ogniowe strzelby. No i chłopaki mówią: super w ogóle, to, to, to nie ma co kombinować. No. I, I zostałem basistą. A Oczywiście wsłuchiwałem się w basy McCartney'a. Pamiętam, że niesamowite wrażenie na mnie robił bas do. I saw her standing there bodajże, taki rock and rollowy bas. Byłem zachwycony i to wiedziałem, że, że McCartney to napisał i grali to w Hamburgu jeszcze, czyli jako taki bardzo młody chłopak. Po latach gdzieś tam w wywiadzie opowiedział, że zerżnął ten bas jeden do jeden <gulacja> z jakiegoś czarnego zespołu. No ale mimo wszystko w tamtym zespole basista nie śpiewał, a tutaj po prostu nie dość, że ten bas, no bas jest, dawał motorykę utworowi, a przy okazji McCartney grając na tym basie niesamowicie wrazową Super śpiewał. To na mnie robiło wrażenie, właśnie połączenie basy ze śpiewaniem. No i przyglądałem się tym jego basom, oczywiście czasami było dziwnie, bo okazało się, że basy, które, które mi się bardzo podobają nie grał McCartney. Się okazało się, że na przykład do Darling na basie zagrał Harrison, co było niesamowite, zawsze ten bas mnie fascynował, jakim cudem McCartney zagrał taki bas w ogóle, na lekkim przesterze, w, który łączy jakby funkcję rytmu, a jednocześnie uzupełnia melodycznie dosyć prostą fakturę. Podobnie było z Why My Guitar Gently Weeps, gdzie był świetny, agresywny bas w, w wiosence, która w ogóle nie jest agresywna, a jednocześnie połączenie tych dwóch elementów dawało się siłę. Okazało się, że Lennon grał na tym basie. No i potem zacząłem śledzić to, ponieważ mamy jakąś taką książkę w sesji Beatlesów. Tam do końca nie jest, nie jest to tak jakoś jasno powiedziane, ale... Jest Beatles Bible w internecie i tam można wyszperać kto, kto na czym i dlaczego. No i się okazało, że to Lenon. Podobnie na sierżancie, pieprzu, jest jakiś taki numer. Sekundę i sobie przypomnę tytuł. A może i nie. No, wypadł mi tytuł z głowy. W każdym razie też grał Lenon. Okazało się, że kiedy McCartney siadał w studio do piana, to wszyscy łapali za bas. I mieli taki pięciostronny bas Fendera. Praktycznie to wygląda jak gitara, ale jednocześnie można było na tym grać nisko, czyli po prostu to był bas, tylko że, że taki, taki, taki dziwny, nietypowy. No i tam chętnie po prostu obgrywali te basy. Chwała im za to, bo to świetne bas. Mówiłeś, że kupiłeś sobie ślady. Beatlesów. Tak, gdzieś wyszperałem w, w internecie. Zawsze chciałem się dobrać do partii, żeby uważnie się wsłuchać w różne partie. Kiedyś w, w, na YouTube pojawiły się same wokale z Sierżanta Pieprza. Czyste, w czyste pole, w ogóle żadnych podkładów, nic tam, jakieś minimalne przesłuchy z instrumentów, a tak to w same wokale chyba poczyszczone. Dosyć krótko to wisiało, ale się zachwycałem i tak słuchałem, co oni kombinowali i tam się okazuje, że nie dość, że świetnie śpiewali, to cały czas rozrabiali, a to pierwsze przegrał Lennon, który śpiewał sobie jakieś dziwne interwały, przeszkadzał i tak dalej, i tak dalej. Genialne. W ogóle w nagraniu tym ostatecznym tylu nie słychać, ale na tych po, y, czystych śladach wokalnych widać, jak to było robione. Potem się okazało, że można kupić ślady do sierżanta pieprza i do Rubber Soul. Zamówiłem. Nie było to aż tak drogie i pomyślałem sobie, pe, pewnie oszukują, ale zaryzykowałem. No i chyba pół roku czekałem. No i firma, która to dystrybuowała, to była amerykańska firma, a przyszło z Japonii. Nie, nie wiem jakim cudem. Mi się wydaje, że te ślady gdzieś wypłynęły w momencie, kiedy oni robili taką grę komputerową. Że to się nawet Beatles rock Band, zdaje się, tak taki nosiło to tytuł. I tam y, w tej grze komputerowej były m, b, jakieś takie fragmenty tych śladów, że można było kompilować sobie ca całą piosenkę z śladów. Osobno bas, bęben, czasami bęben z, z basem. Fascynujące. Wsadzić głowę między Beatlesów, którzy nagrywają płytę. Oni nagrywali taką technologię, ponieważ nie było wielu śladów. Grali na cztery ślad, potem zgrywali to na dwa ślady, albo czasami na jeden w wypadku sekcji, dokładali kolejne ślady z czterośladu no, i na tych płytach dwóch, czyli na sierżancie i na, na Rubber Soul, na tych składankach tych śladów y, można wysłuchać. Polecam. Bawiłeś się już te ślady? Tak sprawdzałeś, y, jak to by brzmiało? Bo to można tymi śladami zmiksować na różne, na różne sposoby, prawda? Tak, zmiksowałem sobie Dear Prudence, na przykład otwarłem sobie ślady. Z tym, że Dear Prudence akurat nie jest tych płyt, bo to z białego albumu, ale też wypłynęły ślady z tego Dear Prudence. No i genialna gitara Lenona. Uwielbiam ten numer w tak, ogóle. Wybitny utwór, aczkolwiek niepozorny, ale gdy się w niego wsłuchać, tam się cuda dzieją w ogóle w tym utworze. To jest dziwny numer, bo w trakcie sesji Dylan dał im Ringo Starr i w McCartney gra. Legenda mówi, że Ringo wrócił i końcówkę numeru dograł jeszcze raz, do tego co zagrał McCartney. Jest niesamowity podział w ogóle, niesamowity bas, nierówno jak czort czego w nagraniu w ogóle nie słychać. W, w, w tej chwili mamy te komputery, no i jest tak zwany greed, czyli idealnie są pokazane krechy, gdzie powinny być uderzenia, oni pływają, grają nierówno, w pewnym momencie bęben z basem w ogóle jakby się rozjechał, ale jeżeli się zmiksuje, myślałem to niemożliwe, zmiksowałem to tak jak jest na płycie, to znik, w ogóle nie, jakby się tego nie czuję. Świetny Harrison na gitarze w tym utworze, no genialny po prostu chórki w ogóle. Wsłuchiwałem się w to, stwierdziłem, że jestem nikim i dam sobie spokój. W tych już aż <gryw> boję się do tego wracać. Znaczy, z czym sobie da spokój? Z miksowaniem tych numerów Beatlesów? Czy z czymś innym? No je, jest coś takiego, że kiedy człowiek się wsłuchuje w no wiesz, śpiewam, gram na basie, tak, komponuję, aranżuję, produkuję i tak dalej, i tak dalej, no i wiesz, skonfrontowanie się z ludźmi, którzy, no nie bójmy się tego słowa, byli genialni, no. byli genialni, byli nonszalanccy, bawili się tym, robili to od niechcenia, no to tylko zazdrościć, no i kapelusz z głowy. No byli, ja sobie tak oglądam to i sobie zdałem sprawę, że oni wtedy nagrywając mieli po 27, 8 lat, przecież to były, no, z naszego punktu widzenia to były dzieciaki. 69. McCartney to jest 42. rocznik, czyli 27 lat miał. No ale wiesz, no ale przyjrzyjmy się na przykład utworowi Strawberry Fields Forever z 66 roku. No, 66. 24 lata. To w ogóle niewiarygodne. To. Ja kiedyś tak się porównywałem, ponieważ jestem młodszy od McCartney'a o 9 lat. Dobrze mówię? 42. Nie, o 11. 11 lat. Zacząłem grać jako. Mówię o publicznym graniu, jako 29-latek, czyli wtedy, gdy on już robił chyba trzecią płytę solową. No, męczyło mnie to zawsze. Próbowałem ustawiać kiedyś głos pod Lenona, czyli śpiewałem jego piosenki i momentami się udawało. Dosyć szybko się połapałem, że jak będę śpiewał Lenonem, to w ogóle nic z tego nie będzie, że, że powinienem poszukać jakiegoś swojego sposobu na śpiewanie. No i tam Klaus Mutwek mi pomógł w tym. No ale, ale to, no, praktycznie z, w, w, zacząłem grać 10 lat za późno. W, w, wcześniej się krępowałem, jakoś, nie, nie myślałem nawet o tym, żeby. żeby komponowałem sobie, brzdąkając na gitarze, ale, ale nigdy z tym. Publicznie się nie wychyliłem, nawet znajomi nie wiedzieli, że mam na gitarze. To chyba na plagiatach. Dużo z tych, tych piosenek, tych tekstów z tych czasów wyciągnąłeś i przypomniałeś, to tak? Tak, to były rzeczy, które wymyślałem w ogóle, pierwsza, druga klasy. Parę lat temu, chyba dwa albo trzy lata temu, powiedziałeś, że przez nam 15 lat stworzyłeś 10 tekstów. Poszło coś do przodu? Miało nie być o muzyce. Mieliśmy nie rozmawiać, ale tak sobie pomyślałem, że może jednak. Co so, ja mówiłem, że, że robi się otępiały i, i, i wiesz, i to rzutuje na te teksty. Kiedyś te teksty pisałem tak jak bitleś na tej próbie, że ktoś tam to notował i, i oni rzucali po jednej frazie i zapominali, potem się wycofywali, potem dorzucali następną i tak dalej. Ja czasami nie, niektóre teksty pisałem, nie pamiętam jak je pisałem, po prostu były były. A w tej chwili wiesz, taki wiesz. Ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnońskiego. Wrzeszczą na bumerów, tak? Chciałbym być boomerem. Jestem jakimś no, leśnym dziadkiem no, i, i czasami... Raz, że, że. No nie wiem, człowiek jak jest młodszy, to, to, to ma, mam wrażenie, że, że ma coś światu do powiedzenia. A im jest starszy, dochodzi do wniosku, że, że właściwie, że nie, że, że już to za bardzo się nie ma. Co powiedzieć i zachowuje się szlachetne milczenie, ucieka się w ciszę. Tak? No i tak jest z tymi tekstami. Oczywiście potrafię to robić, no ale nigdy nie posunę do tego, żeby, żeby na przykład pisać teksty komuś, chyba że napisamy. Może raz mi się zdarzyło, że, że napisałem czy, czy dwa razy komuś tekst. Zawsze to była transmisja jakichś moich przemyśleń, jakichś takich stanów, a w tej chwili no być może już nic we mnie nie ma, a, a jednocześnie samo opatowanie warsztatem mnie nie jakoś nie kręci. No tak, ale z drugiej strony dużo się dzieje, tak? przeprowadziłem się do nowego domu. Mamy wojnę, była pandemia, masa rzeczy się dzieje na świecie. Nie jest to bodźcem dla napisania czegoś? No właśnie, zastanawiałem się ostatnio nad czymś takim. Wojna. No więc yy, nie wiadomo, jak reagować na tą wojnę. No, normalną reakcją w momencie, kiedy człowiek jest młody, no to po prostu idzie na tą wojnę, tak? Obstawia jakąś stronę i, i po prostu idzie na wojnę i walczy. Opowiadanie historii o tym, no może kiedyś bym coś tam mi opowiedział, ale, ale w tej chwili jakoś e, nie wiem, no wydaje mi się to takie żenujące przy tym, że, że ludzie gdzieś tam biorą karabin, ładownice, nóż w zęby i idą, idą po prostu robić. To, co powinni zrobić, i, i śpiewania o tym, nie wiem, jakoś. Nie potrafię sobie wyobrazić, żebym o tym śpiewał piosenki. Pandemia. Uwielbiam pandemię. Mogłem w ogóle nie wychodzić z domu przez dwa lata. Ko kochałem to. Tak, to był to był bardzo dobry, idealny stan, czas dla mnie. E, aczkolwiek moja córka walczyła z pandemią, e, mieszka w Anglii, pracuje, pracowała, szp dalej pracuje w szpitalu, no i na początku pandemii przysłała mi jakieś tam zdjęcia z pracy, gdzie w tych wszystkich kombinezonach z odciskami na twarzy i tak dalej, i tak dalej, no więc... Napisałem jakąś taką piosenkę. Właściwie to nie piosenka, tylko jakiś taki żart o pandemii. Większej formy nie przewiduję. Zastanawiam się, czy, czy, czy by tego nie, nie wrzucić na płytę, tak, żeby gdzieś tam dać sygnał, że też mnie to jakoś tam dotyczyło i też o tym myślałem. Zmiany polityczne, czy właściwie marazm polityczny. Podobnie jak z wojną. Kiedyś powiedziałem, że jak. Chce się zajmować polityką, to można sobie w tej chwili założyć partię albo zapisać się do jakiejś i, i śpiewania o polityce, czy wytykanie błędu aroganckimi i momentami agresywnym, a, a, a jednocześnie głupkowatym politykom w ogóle nie bez nie czujesz się takim kurdupelkiem, nawiązując do piosenki Klausa kim bo ja na przykład słuchając tej piosenki znowu się czuję tym kurdupelkiem przy tym słoniu, który już chyba rozwalił ten magazyn tych wszystkich skorup. Ciebie te relacje się zmieniły. W czasie, kiedy pisałem tekst do powinności kurdupelka, byłem w innej sytuacji. Była bieda, była beznadzieja. Nie wiedziałem skąd się biorą pieniądze. Ja jestem dziwnym człowiekiem, także nie miałem jakichkolwiek zabezpieczeń pieczeń, nie, nie widziałem perspektyw, i tak dalej, i tak dalej. Trochę tą piosenkę śpiewałem do siebie, żeby jakoś sobie wyperswadować, że, że należy walczyć, przepychać się i tak dalej, i tak dalej. Mi przepychanie słabo wychodzi, ale taką piosenkę napisałem. No i potem e, przyszła premia, niespodziewana dla mnie, po okresie mitwowa. Potem jakoś funkcjonowałem, grając, co mnie pochłaniało zupełnie. No i różne to z tym było. Pokłady agresji się skończyły, no więc zacząłem uciec w jakieś tam mętne historie, które uwielbiam i tak do dzisiaj jest, no, że tak sobie limituję trochę, no i patrzę co się dzieje, ale, ale nie specjalnie reaguje na to co się dzieje. Mnie to się podoba, jak powiedziałeś kiedyś, że tu prawiałeś pyskówkę w imieniu społeczeństwa i tak sobie marzę, że może ta pyskówka wywróciła, bo ja bym bardzo chętnie taką pyskówkę w imieniu społeczeństwa, jako część społeczeństwa usłyszał. lepszy jest w tym jest Kazik, na przykład który trzyma rękę na pulsie i tak jak przygląda się sprawom i rzeczywiście tam czasami przypiskuje Pe, Pewnie młodzież też pyskuje, nie śledzę tego za bardzo. Ostatnio słuchałem jakiś z już zdechły osa no to są ekstrema już jakieś tam. Trudno wiesz udawać nastolatka mając si lat 70, także to trochę było żenujące, no więc a ja, ja wiem, no czy ja, ja jakoś tam reaguję, napisałem jakąś tam piosenkę, wiesz, że nie jest agresywna, także w tej chwili po prostu z internetu, z, z, z jakichś tam innych przekazów wylewają się pomyje i w ogóle to wszystko raz, że, trochę trochę nieczystościowo, ma poziomu, ale ludzie nie mają problemów z tym, żeby, żeby wypyskować. Także już w tej chwili chyba w imieniu ludzi nie ma sensu wypyskowywać. Kiedyś byłem na jakimś spacerze i starłem się z, z jakimś rzetelnym fanem PiSu, bo, bo skomentowałem jakąś rzeźbę przy Hali Ludowej. W ogóle już nie pamiętam pretekstu. Dostałem taką zjebkę w ogóle, że, że, że zdumiony, z drugiej strony ucieszony, że ludzie, ludzie się jakoś tak zaktywizowali, że potrafią Potrafią reagować. Kiedyś w ogóle nikt by takiej, maje jakieś tam uwagi, nawet jeżeli by ją usłyszał, to by nie zareagował. Może tak ma być. Może to jest właśnie taki. Plus tego PiSu, no, że zaktywizował jakiś tam procent społeczeństwa i, i, i tak powinno być. Wszyscy powinni być aktywni. Nie jestem fanem PiSu i nie, nie zagłosowam na nich, bo wyraz, że mnie nie przekonują. Bo poza tym są jacyś tacy kulfoniaści, momentami żenujący. No, no, nieważne, no, ale, ale są i działają, i skoro y, aktywizują jakąś tam część społeczeństwa, no, to chwała im za to. No. Jak przeżyłeś w ogóle pandemię? Oprócz tego, że było Ci dobrze, bo lubisz być zamknięty w domu, mi też nie było tak źle, bo. Ja pracuję w domu, więc yy, bałeś się trochę, że coś się może stać, bo na przykład yy, i Marek Piekarczyk, i John Porter, na przykład bardzo mocno przeszli COVID-em. Rozmawiałem z Porterem, tak, graliśmy jakiś koncert, on już był po tym COVID-zie i opowiadał i mówił, że gdyby nie jego przyjaciel, nie wiem, czy jego zawlókł do, do, do lekarza, czy lekarza przygonił do niego, to, to w ogóle by się przejechał. Też yy, szukał plusów tego wszystkiego, mówił, że zazwyczaj ma problemy ze spaniem. W momencie, kiedy złapał COVID, skończyły się problemy ze spaniem, był to w takiej półprzytomnej. W takiej malignie, która mu z jednej strony pasowała, i nie zdawał sobie sprawy, że, że to się może jakoś tam dramatycznie skończyć. My przetrwaliśmy COVID, nie zarażając się. W momencie, kiedy on, no nie mówię, że zniknął, bo tam ludzie ciągle łapią ten COVID, my też złapaliśmy jakieś trzy tygodnie temu, córka nam zostawiła, która pracuje tam właśnie w szpitalu, zostawiła nam testy. Dziwnie się czuliśmy i przetestowaliśmy się po koncercie w Warszawie. No i się okazało, że Bożena ma ten test, pokazał, że, że jest choda. A ja po tygodniu od niej się zaraziłem, z tym, że ponieważ byliśmy zaszczepieni, do końca tego nie jestem pewien, ale, ale pewnie tak. Przeszliśmy bardzo delikatnie, praktycznie to, to nawet jest, nie było takie uciążliwe jak jakieś przeziębienie. Jeden dzień podwyższonej temperatury, jakiś lekki nieżyt, zatok gardła, a potem to zniknęło. No to dobrze, u mnie tak samo było. To na koniec muszę się spytać, bo by pewnie wszyscy mnie przeklali, gdybym się o to nie spytał. Powiedz mi, kiedy można ewentualnie się spodziewać? Wiem, że parę terminów było, ale... Trudne pytanie, trudne pytanie. Robię wszystko, żeby ta płyta wyszła w tym roku. Znaczy nie wiem, co na to wytwórnia. Czy, czy to wydadzą w tym roku, ale w tym roku chcę oddać materiał. Na pewno, no już jest niedaleko praktycznie. W tej chwili, nie, ponieważ dwa lata praktycznie poświęciłem na to, żeby się nauczyć miksować w taki profesjonalny sposób, doszedłem do jakiegoś tam momentu, ale poddałem się i oddałem do miksowania to człowiekowi, który się tym profesjonalnie zajmuje, no i on pewnie tam gdzieś. W jakieś te wolne terminy po łapie i, i dokończy to, zmiksował trzy utwory, jak na razie. Na płycie będzie siedem na pewno, bo, bo już mam, pracuję jeszcze nad jednym, tak żeby ta płyta miała z 40 minut. No i będzie można to na winylu też wydać teraz winyl wrócił. Ty lubisz ten format, czy nie wchodzisz z powrotem do tej samej wody? Nie mam gramofonu, mam niezłą kolekcję. Część sprzedałem w 80 roku, kiedy mieliśmy wyjeżdżać z kraju z Bożeną i miałem dosyć, wtedy praktycznie to był obowiązujący format. No i część z tych płyt sprzedałem, ale nie wszystkie, niektóre sobie zachowałem. Gdzieś tam leżą w szafie, ale w tej chwili gramofonu nie mam i nie zamierzam kupić, bo to zbędny wydatek dla mnie. Ludzie z wytwórców. Nie mówili, że chcą wydać, tak, chcą wydać też na winylu płytę UR, zremasterować to i, i wydać. Będzie wersja cyfrowa, podobna Atmos też. Nie wiem, nie mam sześciu uszu, ale ci, ci, co mają, to mówią, że, że to jest świetny efekt. Mówię o Dolby Atmos. Tak, tak to wygląda. Jak to będzie zrealizowane, w jakim stopniu, no to już zależy od wytwórnie. Ja odetchnę, kiedy oddam materiał skończony. I chcę to zrobić w tym roku. Jak i by nie był, nawet jeżeli nie będzie trzymał jakości, to puszczę to i, i po mnie. no. A jak to po tobie przecież masz jeszcze za trzy płyty nagrane dźwiękowo? Mam pomysły, nie wiem, czy potem zdobędę się na to, żeby, żeby nad nimi pracować. Tak, robiąc tą płytę, wymyślałem sobie tam jeszcze jakieś piosenki. No i jest ich także. Jedną płytę można by z tego spokojnie zrobić. Nie wstą w jakiejś takiej wersji. Takiego szybkiego demo. Lech Janerka dla radioaktywnego blogu Leszka Agnońskiego. Dziękuję Ci Lechu za zainteresowanie i pozdrawiam słuchaczy Ukłony.